Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w takim krótkim filmiku informacyjnym, w którym powiem wam, jakie serie będą na początku FIFA 17 na moim kanale oraz jak mniej więcej będzie wyglądał plan tygodnia. Zaczynajmy. Więc tak, na pewno będzie kariera bramkarzy, tak jak już wcześniej mówiłem. Będzie droga do sławy Alexem Hunterem, ponieważ to ona zwyciężyła w głosowaniu, miała trochę więcej głosów niż kariera klubem. Spokojnie, kariera klubem ukaże się potem, jeśli na przykład zakończymy przygodę Alexem Hunterem lub po prostu ta seria nie przypadnie wam do gustu, to wtedy na to miejsce wskakuje kariera klubem, bo w jednym czasie chcę rozgrywać tylko dwie serie offline, bo więcej szczerze by mnie znudziło. Ale kariera klubem na 100% w tej FIFA będzie, tylko trochę później. Trzecią serią będzie Ultimate Team. Prawdopodobnie dwa razy w tygodniu będzie ukazywał się klasyczny, plus do tego poza planem tygodnia, nie wiem jeszcze w jaki dzień będzie ukazywał się draft. Ponieważ pewnie dostaniemy na start po tym jednym darmowym żetonie, więc postaram się je wszystkie wykorzystać z różnych kąt. A do tego wyzwania budowania składów również się będą pokazywać poza planem tygodnia. Jeśli uda mi się znaleźć jakieś ciekawe budowanie składów, to może pokażę je w odcinku z klasycznego Ultimate'a, a może po prostu wrzucę jako osobny filmik, to jeszcze zobaczę. No bo wiecie, też nie ma sensu na siłę robić tego wyzwania budowania składów, bo to musi być robione z głowy. Nie chcę wydawać 13 tysięcy na przykład na skład, żeby dostać paczkę za 7,5 tysiąca i na przykład nie wiem jakieś stroje, bo to jest bez sensu. Jeśli będzie fajne wyzwanie budowania składów, na którym coś będziemy mogli zyskać, no to wtedy na pewno wam je wrzucę. Jeśli chodzi o Food Champions, jeśli uda mi się zakwalifikować do jakiegoś tam turnieju, to zdam wam relację albo w odcinku z klasycznego Ultimate'a, albo w formie osobnego filmika też poza planem tygodnia. Zobaczymy jak to będzie. Najpierw trzeba się tam zakwalifikować do jakiegoś turnieju weekendowego. No i tak, plan tygodnia. W poniedziałek ukaże się Droga do Sławy. We wtorek kariera bramkarzem. W środę Ultimate Team. W czwartek kariera bramkarzem. W piątek Droga do Sławy. W sobotę Ultimate Team. A w niedzielę kariera bramkarzem. Plan oczywiście może ulec zmianie, ale to jest taki plan na sam początek. Powinien obowiązywać już od 3 października, ale jak wyjdzie zobaczymy. No i to tyle co miałem do powiedzenia. Dzięki za ten filmik i zapraszam was na następne. Trzymajcie się!